ja jako mieszkaniec mam prawo się zapytać. Ale oczywiście, no, że tak. Gdzie są te pieniądze? No. I na pewno te pieniądze by też będą zainwestowane. No. Właśnie te pieniądze powinny wrócić. A sprawa jest polega na tym, proszę Państwa, o co chodzi? Pani Przewodnicząca, ja Pani mówiłem, że dziewczyny chcą wiedzieć, co się z tymi pieniędzmi. Dzisiaj Pan Burmistrz przekazał na przedszkole milion 700 i my chcemy mieć pewność, że one też nie zostaną zdefraudowane. Tak, ale Pan mówi o tej drugiej sprawie, która nie było... Ja powiem tak, no czy z miasta, czy nie z miasta. 700 tysięcy wyszło. No tym bardziej nauczycieli, tym bardziej. Ojej. Tym bardziej nauczycieli. Elita nasza. No ale to trzeba będzie... Państwowi nauczyciele, nie? Ja złożę do was, a co wy z tym zrobicie, to po to mam władzę ustawodawczą w mieście, że nie tylko władza wykonawcza mi będzie odpowiadać. Bo ja akurat do władzy wykonawczej nie mam zaufania. Co? Już jest po komisji? Ja no to ty już. Mają taki dym, rozumiesz, że władza wykonawcza, kurwa, chce, żeby oni wszystko zatwierdzali, a nie przysyła dokumenty. Ci, co są u władzy, wszystko im wolno. A ludzie tego nie zrozumieli nawet. Głośna od początku? Tak. I co było? Skarbniczka była? Tak. Przeniesienie się. I o czym było? Stacja Kultura. No jeszcze nie będziesz. Żeby no, ja. Projekty, które 3 lata z rzędu wygrywają, wpisać jako cały punkt do budżetu kolejnego roku. Brawo. Bez sensu. Budżet obywatelski cały jest bez... Budżet obywatelski jest cały bez sensu. Bo można bzdury wygrywać i to realizować. Nie, to nie jest prawda. Nikt, nad tym nie ma kontroli. Stacja Kultura. Jak można przeorganizować stanowisko. Milki po 6000 oraz kastrację zwierząt. To są dwa projekty, które trzyma do rzędu. Łącznie społeczne. Nie dostali wniosku o likwidację ciszy, nie? Finansowo nie dostają wniosku. Jaki fajny, nie? Oni, to jest świeża sprawa jeszcze. Ale jaka świeża? Świeża farba. Ale po co to robić? Od tego są radni, żeby realizowali to. Oczywiście władza władza ustawodawcza. W wypieku dla psów, gdzie rzeczywiście jesteśmy miastem, generalnie bardzo duża ilość poparcia jest w ogóle, jeśli chodzi o ten temat. Był wniosek składany, to co mówi? Rzeczywiście wnioski, które przechodzą z roku na rok, a generalnie robimy to zadanie, powinno być budżetowe. Chodzi na temat... Ale to jest przykład, bo jasne, tak. Są odsłone moje też z budżetów, ale jako pomysł i zupełnie to było jakby...
się wpiszę. Chciałem się wpisać na listę. No to wziąłeś listę. Ale pan jest przewodniczącym komisji, jeżeli pan zaczął. Od tego jest przewodniczący. Jeszcze trwa komisja, jak nie było, chociaż... Nie jest pan przewodniczącym komisji, żeby pan zwracał uwagę. Ale dobrze, panie Jarku. Ale co, to można kulturalnie zwrócić? No nie bardzo, no. Jesteś niekulturalny i przeszkadza. Nie, panie burmistrzu, dawno mówiliśmy. Panie, to proszę jeszcze. Nie, mówiliśmy o szkoliku. Ogłaszam przerwę w obradach komisji do... Dawno mówiona była sprawa. Godzina będzie podana do wiadomości. Słuchaj, nie musi być, no bo to były różne zapiski. Dawno mówiliśmy o szkoliku dla nas, żebyśmy na w ręku dokumentów nie trzymali. Ja to już nie. Ale nie krzycz, Darek, nie. No tak, no bo tutaj szeregowy rady dzisiaj mają, bracia nie mają. W ręku możesz listę podpisać. Nie, to się rozpisze o tym, jakby temat i nie wiem jak to. Po prostu nie wiem, ale bardzo życzę, bo pani Kundra wielkie prezencje zaartykowała po prostu do wyniku w tym wybraniu, że podobno na mój wniosek jej dwa projekty... No ale przecież to jest bzdura, no że o tym wiemy. Dobra. Władza już sama dał się na to wyjście do domu. Czekaj, chcę to nagrać. Pani Marlena powiedziała, że... jej wnioski z dwóch różnych kategorii wrzucono w jeden, dlatego że to było na wniosek rady, czyli tak. Mój. A mój wniosek był podobny, ale nie został rozpatrzony i to nie chodzi o to, że miał być jej projekt, jest skumulowany. Dobra, dziękuję. Znaczy no dobrze, no ale mimo wszystko trochę w tym prawdy jest, że ja chciałam, żeby to tak było, żeby ona z tymi swoimi projektami wchodziła w budżet stały, ponieważ poparcie mieszkańców jest takie, że ludzie tego chcą. Masz też nieprawdziwe jest to, że na pani wniosek oba nie, wnioski. Na sesji nie będzie. Ile? Ty musisz tak, kurwa, rower przygotować, jak się kończy praca i tutaj to życie. Nie mów tego przed kamerą. Nie ma żadnej pracy. Ale po co ty to mówisz z kamerą? Ja tu nagrywam przecież. Nie muszę. Ale po co ty mówić? Do widzenia. Ja nie, ja się poczęstuję. Dziękuję panie Bogdanie. Te paczki, które pan pobiera, będą sumiennie wydane. Bo to będę sprawdzał w tym roku. Przestań, dalej. Muszę pan wszystko. Szczególnie te oleje, które idą do oznaczenia. Jakie oleje? Co ty się nie odzywał, jak nie ma racji. Wiemy, jak funkcjonuje pan. My super. Wiemy, jak pan funkcjonuje. To się odzywać? Nie wiem, że kurwa o kurwa woda? Oczywiście, temat ma być władza ustawodawcza. Władza ustawodawcza tutaj ma prawo. Naprawdę możliwość dotarcia, a my już mamy skończoną komisję. To weź.